Jesienne drzewa w zimowej aurze brzmi niezwykle. Na Winogrono Art nie ma dla nas zbyt niezwykłych rzeczy, by nie podjąć się ich namalowania. Jeżeli masz ochotę stworzyć obraz taki jak ten, obejrzyj ten filmik do końca. Przeprowadzę Cię przez wszystkie etapy, a efekt finalny z całą pewnością będzie satysfakcjonujący. Zaczynamy od narysowania linii horyzontu. Możecie również z boku odrysować sobie długości i tym sposobem mieć równe linie z lewej i prawej strony. Robię to bardzo delikatnie, żeby później nie przejmować się tym, że farba nie zakryje ołówka. Na start malujemy tło. Używam do tego bieli oraz czerni. Średniej wielkości pędzlem dorabiam szarość. Pamiętajcie o tym, że farby akrylowe mają tę cechę, że delikatnie potrafią przyciemnić się już po wyschnięciu. A więc zadbajcie o to, żeby barwa, którą nakładacie, nie była zbyt ciemna. Śmiało zamalowuję ruchami od góry do dołu, pionowymi. Tak jak widzicie, nie trzeba tego robić jakoś bardzo dokładnie, ponieważ w kolejnym etapie będziemy zajmować się rozmazywaniem ciemniejszych, jaśniejszych podciągnięć. Nakładam kropeczki białe oraz czarne. Moje tło jest cały czas jeszcze mokre. I teraz pędzlem rozcieram. Możecie równie dobrze spróbować użyć do tego szpachli. Przy pomocy zupełnie suchego, szerokiego pędzla jeszcze bardziej rozcieram tę plamę. Musicie tutaj działać szybko, ponieważ jak te warstwy Wam wyschną, no to już nie będą się chciały tak fajnie i lekko rozprowadzać. Teraz odłóżmy na chwilę nasz obraz do wyschnięcia. Jest to bardzo ważne, ponieważ przy kolejnym etapie będziemy używać taśmy malarskiej. Jeżeli nałożymy ją na mokry obraz, no to niestety. Być może ona odpadnie, albo rozmażemy, zniszczymy sobie nasz namalowany już kawałek obrazu. A więc teraz, kiedy już jest zupełnie suche, możemy zacząć delikatnie podmalować sobie tło. I używając zwykłej taśmy malarskiej, naznaczmy sobie linię horyzontu. Dzięki temu uzyskamy mega precyzyjny efekt. I teraz działamy z bielą już bardzo śmiało. Nałóżmy jej naprawdę, naprawdę dużą ilość. Dzięki temu uzyskamy świetną fakturę. Pięknie będzie się to prezentowało we wnętrzu z bocznym oświetleniem. Tak jak widzicie, maluję bardzo, bardzo swobodnie. Do tego celu oczywiście również możecie użyć szpachli albo nawet waszych rąk. Zdejmujemy taśmę i tradycyjnie odkładamy nasz obraz do schnięcia. Sprawdzam palcem, czy obraz jest już suchy. Jeżeli tak, to na czystej paletce za pomocą bardzo cienkiego pędzla wymalowuję pnie drzew. Maluję również cień za drzewami oraz delikatne małe pnie, które rozcieram szerokim pędzlem. Mają mi one stworzyć tylko i wyłącznie drugi plan, delikatnie zarysowany. Ponownie odkładam obraz do schnięcia. Teraz, kiedy moje pnie są już zupełnie suche, dorabiam za pomocą czerwieni, czyli wermilionu oraz żółtego odcień pomarańczu. Robię bardzo, bardzo dużo tej farby po to, żeby wystarczyła mi na całe drzewa, żebym nie musiała w trakcie już jej dorabiać i martwić się tym, że nie trafię z tym samym odcieniem. Tak jak widzicie, używam bardzo prostego patentu, czyli odwracam ołówek, maczam go w farbie i maluję kropki. W moim przypadku drzewa mają taki bardzo jesienny klimat. Ale pamiętajcie o tym, że możecie wybrać zupełnie dowolne swoje ulubione kolory. No i w tym momencie liczy się już tylko cierpliwość. Rozmalowujemy nasze pomarańczowe kropki na drzewie z lewej i z prawej strony. Odkładam obraz do schnięcia. Kiedy moje pomarańczowe kropeczki już wyschły, nakładam na paletkę dużą ilość czerwonej farby. Chwytam za mały pędzel i rozmalowuję sobie środek mojego drzewa. Nieco uprości mi to stworzenie liści.
No i kiedy środek jest gotowy, czystym ołówkiem robię dokładnie to samo co przed chwilą, czyli domalowuję kropeczki. Czerwonymi kropkami maluję również na pomarańczowych oraz na tle. Niekiedy pozwalam również, żeby moje liście pospadały w dół. Możecie użyć szpachli po to, żeby miejscami dobić się do takich jaśniejszych prześwitów. Wtedy nasze drzewko będzie wyglądało jeszcze bardziej naturalnie. Bardzo przyspieszy to proces. Sami zdecydujcie, w którym momencie chcecie, żeby wasz obraz był skończony. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście malując to dzieło. No a przede wszystkim, że bardzo się zrelaksowaliście. Do zobaczenia przy kolejnym obrazie.